Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie. Mieliśmy tydzień przerwy, no oczywiście wiadomo, są różne choroby, różnego rodzaju przeszkody, więc w związku z tym właśnie była ta przerwa, no ale mam nadzieję, że jest już dobrze, dlatego też ciąg dalszy naszych spotkań następuje. Drodzy Państwo, no właśnie, dokładnie wczoraj zakończyliśmy miesiąc październik, miesiąc różańca. Jak wiemy, miesiąc tej wspaniałej modlitwy, także wciąż to podkreślam, miesiąc papieski, bo trzykrotnie żeśmy papieża wspominali, oczywiście Jana Pawła II, choćby właśnie dzień papieski, w tym roku to było 11 października, no dzień wyboru, czyli 16 października i oczywiście dzień wspomnienia świętego Jana Pawła II, czyli 22 października jest to dzień inauguracji pontyfikatu naszego wielkiego rodaka, który właśnie ma miejsce 22 października roku pańskiego 1978. Myślę, że te trzy daty warto zapamiętać, dlatego że one odnoszą się właśnie do tego naszego wielkiego rodaka, do tego naszego wielkiego autorytetu, do tego kogoś, komu tak wiele zawdzięczamy i kto właśnie jest tak bardzo obecny w naszym życiu, tym życiu religijnym, narodowym życiu, ale także życiu społecznym i życiu w ogóle publicznym. Dlatego też modlimy się do papieża, modlimy się o to, że właśnie to nieszczęście, które nas dotyka, ta pandemia, żeby za jego wstawiennictwem, żeby przybrała mniejsze rozmiary, bo jak widzimy, cała Polska, cała nasza kochana Polska jest okryta czerwonym, czy pokryta czerwonym kolorem. Świadczy to o tym, że jesteśmy właśnie w takim tym szczytowym okresie pandemii. Więc oby Jezus Chrystus, oby święty Jan Paweł II, oby święty Roch, oby wszyscy święci, do których modlimy się, a także Matka Boża, Królowa Różańca Świętego, Uzdrowicielka Chorych, oby była tutaj z nami w tych dniach w sposób taki bardzo skuteczny. No, ale wracamy do tematu właśnie dzisiaj. Rozpoczynamy kolejny etap roku 2020. Oczywiście mam na myśli miesiąc listopad, zatem pozostały tylko jeszcze dwa miesiące do zakończenia tego starego roku. No i właśnie dzisiaj 1 listopada jest to dzień bardzo uroczysty, uroczystość wszystkich świętych. Dzisiaj, proszę Państwa, zwracamy się ku niebu, nie w sensie przestrzeni, nie w sensie kosmicznym, ale zwracamy się ku niebu, a więc ku tym ludziom, którzy osiągnęli świętość, którzy na tę świętość zapracowali i którzy tą świętością są szczęśliwi i którzy do tej świętości, czyli do tego szczęścia nas zapraszają. Dzisiaj modlimy się do wszystkich świętych, modlimy się o to, żebyśmy my też w swoim czasie tę świętość osiągnęli, bo kochani, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to wierzymy nie dlatego, że tam ktoś kiedyś wierzył, ktoś nas nauczył naszej wiary. Owszem, to w jakiś sposób jest też troszeczkę prawdy, ale wierzymy, ponieważ wierzymy w naszą świętość. Proszę zwrócić uwagę, że świętość nie jest jakąś wartością elitarną. To nie jest wartość, która jest przeznaczona tylko dla pewnej grupy ludzi, dla pewnych bohaterów, dla pewnych takich szaleńców, ale jest to wartość uniwersalna, wartość egalitarna. Jeżeli my lekceważymy świętość, jeżeli uważamy, że my do świętości nie nadajemy się, jeżeli uważamy, że świętość to nie jest coś dla nas, to znaczy, że z naszą wiarą coś jest nie tak. Dlatego też istotą naszej wiary to jest właśnie dążenie do świętości, dążenie do tej świętości, którą osiągnęli właśnie ci, których dzisiaj podziwiamy, do których dzisiaj się modlimy, do których wołamy wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. To właśnie jest dzisiaj. 1 listopada, no oczywiście jutro 2 listopada, dzień zaduszny. Jutro właśnie będziemy modlili się zupełnie w inny sposób, o ile dzisiaj, jak powiedziałem, modlimy się o świętość dla nas. Jutro będziemy modlili się o świętość dla tych, którzy przekroczyli próg śmierci i którzy tej świętości jeszcze nie osiągnęli. Jutro będziemy wołali do Boga, bogatego w miłosierdzie, żeby właśnie On dał tym, którzy odeszli do wieczności, chwałę wieczną, żeby przebaczył wszystkie grzechy, żeby właśnie to wieczne odpocznienie było ich udziałem. Oczywiście też przy okazji modlimy się dla siebie o to właśnie zbawienie, bo przecież każdy z nas dąży, jak powiedziałam, do zbawienia i każdy z nas chce tego zbawienia i każdy z nas wierzy w to zbawienie. Dlatego też jutro łączymy się właśnie z tym Kościołem cierpiącym, tak ten Kościół nazywamy, czyli Kościół oczekujący na zbawienie. Kochani, cały miesiąc listopad, który rozpoczął
zaczynamy. Dzisiaj jest miesiącem poświęconym naszym zmarłym. Oczywiście od 1 do 8 listopada tradycyjnie, gdybyśmy nawiedzali cmentarz pobożnie, byśmy mieli możliwość uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania tegoż odpustu za jedną osobę zmarłą. Ale w tym roku, z racji pandemii, papież Franciszek udziela nam wszystkim właśnie takiej dyspensy, że możemy taki odpust uzyskać nie tylko od 1 do 8 listopada, ale każdego dnia od 1 do 30 listopada, więc cały miesiąc, proszę Państwa, cały miesiąc możemy nawiedzać cmentarz, oczywiście pobożnie, modlić się zgodnie z intencją papieża, być w stanie łaski uświęcającej, wziąć udział we mszy świętej i oczywiście taki dar można ofiarować za naszą osobę zmarłą, osobę blisko, znaną czy nieznaną, bo oczywiście my często traktujemy taką modlitwę tylko pod adresem tych, których znamy, to jest ciocia, mama, babcia, czy mąż, czy żona, czy ktoś bliski. Proszę Państwa, zechciejmy otworzyć się w naszych tych modlitwach za zmarłych w sposób taki bardzo szeroki. O wszystkich pamiętamy, o wszystkich wiernych zmarłych, bo wszyscy, którzy jeszcze tego zbawienia nie osiągnęli, oni na to zbawienie oczekują, oni za tym zbawieniem tęsknią i my swoją modlitwą właśnie to zbawienie możemy dla nich przyspieszać. Poza tym, kochani, też warto wiedzieć, że osoby starsze nie muszą pójść na cmentarz, no bo różnego rodzaju właśnie niebezpieczeństwo, to niebezpieczeństwo endemiczne, dlatego też bardzo proszę łączyć się w domu duchowo poprzez modlitwę. I oczywiście też taka serdeczna prośba, żebyśmy nie pchali się na cmentarze. Kochani, tutaj bądźmy roztropni, to wszystko, co się dzisiaj właśnie dzieje, może od nas zależeć w bardzo dużym stopniu. Jeżeli będziemy zachowywali te przepisy, jeżeli będą zachowywane te odległości, maseczki, jeżeli będziemy zachowywali właśnie higienę naszych rąk, jeżeli będzie to wszystko, co być powinno, na pewno właśnie tego nieszczęścia będzie mniej. Także nie róbmy nic przeciwko sobie. Kochajmy naszych zmarłych, kochajmy tych, którzy odeszli do wieczności, ale kochajmy także siebie samych, kochajmy także naszych bliźnich. I tę miłość wyrażamy właśnie poprzez ten szacunek, poprzez to przestrzeganie tych właśnie wszystkich przepisów pandemicznych. Więc ja wiem, że my byśmy chcieli być na cmentarzu tylko dzisiaj w niedzielę, czy jutro w dzień zaduszny. Proszę Państwa, oczywiście, żebyśmy chcieli, ale pamiętajmy, że te czasy, które przyszły i których doświadczamy, no one od nas wymagają zupełnie co innego, byśmy to wszystko w tym czasie, rozszerzyli, byśmy nie śpieszyli się. Na wszystko przyjdzie czas. Dzisiaj, jutro, pojutrze, jak nie z rana, to po południu przecież pracujemy o różnych godzinach, niektórzy w ogóle nie pracują, prawda? Niektórzy pracują tak, że może tak się ten dzień zorganizować, żeby pójść na cmentarz, żeby nie robić tam tłoku, żeby to wszystko, że tak powiem, miało nie tylko ręce i nogi, ale żeby miało przede wszystkim głowę. Kochani, niech ten dzisiejszy dzień, jutrzejszy dzień, cały miesiąc listopad będzie okazją do refleksji, do zadumy nad sensem naszego życia, nad naszą świętością, nad naszym przemijaniem naszego życia i zmierzaniem do wieczności, oby tej wieczności szczęśliwej, czego sobie, kochani, wzajemnie życzmy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na te właśnie dni, które dzisiaj rozpoczynamy. Zostańcie z Bogiem.